Witam serdecznie na kanale MoneyTech w nowej serii z cyklu Złóżmy komputer. Z moich doświadczeń wynika, że najczęściej szukamy taniego komputera w kwocie do 1500 zł. Dziś podejmę to wyzwanie i złożymy w mojej opinii najlepszą konfigurację w określonej kwocie. Pamiętajcie, że często dopłata nawet 200 zł może zdecydowanie poprawić nasze osiągi. My jednak koncentrujemy się na komputerze w kwocie 1500 zł i ten próg będzie nieprzekraczalny. Pokażę Wam, jakie podzespoły wybrać, by złożyć komputer pozwalający cieszyć się komfortową pracą użytkową na co dzień oraz najnowszymi grami AAA w rozdzielczości Full HD. Tak to możliwe. Będziemy bazować w 80% na częściach nowych. Skorzystamy wyłącznie z ofert używanych na kartę graficzną oraz procesor. Nie będziemy jednak szukać okazji życia, jak u innych twórców na YouTube. Wybierzemy oferty z szeroko dostępnych, tak byś i Ty miał szansę zakupić podzespoły w tych samych pieniądzach. Wybór jest dobrze przemyślany i w mojej opinii to najlepsza konfiguracja dostępna na rynku. Bez zbędnego przedłużania zapraszam na zakupy. Zaczniemy od procesora. Zdecydujemy się na propozycję od Intela i3-10100 lub 10100F. To bez znaczenia. Końcówka F jest bez zintegrowanego układu graficznego, z którego korzystać i tak nie planujemy. Procesor wyposażony jest w 4 rdzenie fizyczne i 8 wątków. Maksymalny boost dla jednego rdzenia osiągnąć może 4,3 GHz. Charakteryzuje się całkiem niskim TDP na poziomie 65 W. Ograniczeniem będą z pewnością pamięci o taktowaniu maksymalnym do 2666 MHz, do czego wrócimy jeszcze później. A teraz wracamy na Allegro. Do 200 zł spokojnie znajdziemy kilka ofert. Istotne dla nas, by posiadał fabryczne chłodzenie, bowiem w budżecie nie mamy miejsca na inne rozwiązanie. Zdecydujemy się na najtańszą opcję w kwocie 170 zł. Teraz płyta główna. Szukamy ofert nowych lub w outlecie. Gniazdo pasujące pod procesor to LGA 1200. W kwocie 239 zł możemy zakupić nową płytę MSI na chipsecie H510. Jako że płyty na chipsecie H510 nie pozwalają na podkręcanie pamięci profilami XMP, ograniczeni będziemy do maksymalnego taktowania pamięci wspieranego przez procesor. Dla i30 generacji jest to 2666 MHz. Poza tym posiada wszystko, co potrzebujemy. Złącze na dysk M2 generacji trzeciej, możliwość podłączenia frontowych USB 3.0, dwa banki na pamięć to standard w tej klasie, nic więcej nie potrzebujemy. Idziemy dalej. Teraz pamięć. Naturalnie DDR4, moduły nowe. Do gier potrzebujemy minimum 16 GB. Nie wejdziemy nic powyżej 2666 MHz, ale możemy trochę zyskać na opóźnieniach. W dobrej cenie znajdziemy moduły CL16, nieco droższe CL15, aczkolwiek testy pokazują, że między CL16 a CL15 różnic większych nie będzie. Złym wyborem będą natomiast moduły CL19, minimalnie tańsze, a sporo wolniejsze. W dobrej cenie możemy kupić kości G-Skilla. Oczywiście wyłącznie interesują nas dwa moduły. Chcemy korzystać z trybu Dual Channel. Zdecydujemy się na te o taktowaniu 3200 CL16. Naturalnie prędkość zostanie zredukowana. Obudowa bez historii. Tania, nowa, przewiewna z frontowymi USB 3.0. Ta w kwocie 119,99 prezentuje się nieźle. Posiada odrębną piwnicę na zasilacz. Bierzemy. Czas na zasilacz. Szukamy nowego, czegoś z certyfikatem 80 plus brąz lub silver. Na gold nie ma co liczyć w tym budżecie. Omijamy również propozycje egzotyczne typu Bandit Power. Najtańszym markowym zasilaczem spełniającym te warunki jest Gigabyte P450B o mocy 450 W, która w zupełności wystarczy. Niestety ten model ma problemy z piszczącymi cewkami. Lepiej będzie dołożyć 10-20 zł. W kwocie 189 zł kupimy AeroCool. Zasilacz ten charakteryzuje się niezłą kulturą pracy. Moc na poziomie 550 W wystarczy nam w zapasie. Miłym akcentem będzie podświetlanie RGB. Dysk. Szukamy w formacie M2 nowy NVMe PCIe Express generacja trzecia. W tej cenie starczy nam na 500 GB. Propozycja od Silicon Power
oraz Goodram jest zbliżona. Goodram PX500 jednak przekonuje mnie bardziej. Zakupimy go w kwocie 152 zł. Mamy tutaj dysk NVMe PCI Express generacji trzeciej, czyli max obsługiwany przez płytę na H510 oraz deklarowane poziomy odczytu i zapisu na poziomie 2000 i 1600. Na koniec karta graficzna. W budżecie, gdy zostaje nam 500 zł, wybór może być tylko jeden. RX 5600 XT, dysponujący 6-gigabajtową pamięcią GDDR6 i 192-bitową szyną pamięci. Jest to znacznie lepszy wybór od np. 1660 Ti w podobnej kwocie. Jak widać, kartę możemy spokojnie kupić w cenie 500 zł. Na OLX również znajdziemy kilka ofert. Przykładowo fajny, wydajny egzemplarz od MSI. My jednak zdecydujemy się na propozycję od Gigabyte'a. Ok, części zamówione. Całość wyniosła 1499,60 zł. Jak widać, zmieściliśmy się w budżecie na styk. Zapraszam do subskrybowania kanału. Już niedługo prezentacja oraz test wydajności komputera w kwocie 1500 zł. Ja nazywam się Mateusz Niemczyk, a Ty oglądałeś kanał MoneyTech. Do usłyszenia.